Znaczy, wystarczy hmm, po raz kolejny naruszyć polską konstytucję i nie wiem, wprowadzić zasady ordynacji wyborczej. Takie kodeksu wyborczego, żeby osoby, którym przedstawiono zarzuty prokuratorskie nie mogły kandydować. Przypomnę, że polska konstytucja wyraźnie wskazuje, że tylko osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione. Z winy umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, ma zakaz kandydowania. Natomiast jeżeli nie będzie można odwołać się do niezawisłego sędziego czy do niezależnego sądu, to te wszystkie gwarancje konstytucyjne stają się niczym, bo e, PiS tak naprawdę wybory m, będzie chciał przeprowadzić według ich zasad, które e, będą starały się uniemożliwić e, w demokratyczny sposób e, e, wygraną e, innym opcjom, aniżeli Pis. I jest wiele. Pomysłu wpisu na zmiany w ordynacji wyborczej, począwszy od tego, że być może zlikwiduje wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów, prezydentów, albo będzie tylko jedna tura, a skończywszy na tym, by w jakichkolwiek wyborach nie mogły startować osoby, którym są przedstawiane zarzuty. Kto przedstawia zarzuty w Polsce? Otóż prokurator. Komu podlega prokurator? Panu Zbigniewowi Ziobro. Prokurator w Polsce każdy ma obowiązek wykonać polecenie. Swojego zwierzchnika, czyli ministra Ziobry. Co więcej, w ustawie o prokuraturze, którą pan Ziobro z kolegami uchwalili w tej kadencji, jest zapis, że nawet jeżeli prokurator działa niezgodnie z prawem, to nie podlega. To nie jest to naruszenie prawa, jeżeli działa uwaga w słusznym interesie społecznym. No, tak naprawdę to jest rodem z PRL-u i jeżeli patrzymy na to, co proponuje się w sferze szeroko pojmowanego wymiaru sprawiedliwości, to jednym z elementów rozgrywki wyborczej i uniemożliwieniu innym opcjom, aniżeli pis, wygrania wyborów jest wprowadzenie takich mechanizmów, by drogą prokuratorów Eliminować polityków opozycji z możliwości kandydowania patrz kazus rosyjski, bo tam przecież mamy słynny przykład tego, że zakazano kandydowania wielkiemu przeciwnikowi prezydenta. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie Tokfm.pl Ukośnik Audycje.